Cześć, Aleksandra Florczak dla portalu Renews.pl, a ze mną Tomek Zadyma Gromadzki, hej! Hej, witam wszystkich, witam Ciebie ponownie, fajnie Cię znowu zobaczyć. Szkoda, nie było Cię na Gromdzie 6 i nie mogliśmy Cię właśnie tam ujrzeć. I to przed chwilą powiedziałem, była jedyna Gromda, gdzie Ciebie nie było i pierwsza, gdzie przegrałem. W takim razie, nie, musisz być moim talizmanem, który przynosi mi szczęście na tych Gromdach. Słuchaj, następnym razem Tomek na pewno będę, akurat nie mogłam, niestety, ale no myślę, że to nie ode mnie zależało. Nie, no oczywiście, wiem, to wszystko forma, dyspozycja dnia, przeciwnik, wszystko w tym zawsze razem z to kupy połączone, no wiadomo, ma znaczenie, o to chodzi, no ale cóż, no w tamtego dnia nie poszło, nie przejmuję się, będą następne walki, następne gale, wrócić tylko trzeba szybko do zdrowia i dalej robić swoje. Powiedz mi, Tomku, jak w ogóle, bo udzielałeś wywiadów po walce? Myślę, że nie, bo jednak miałeś dosyć mocne obrażenia, prawda? Znaczy, no pogotowie, chciałem już jechać, sam źle się czułem, znaczy słaby, byłem zmęczony. Po prostu powiedziałem wszystkim naraz redaktorom, że wszyscy naraz powiedziałem. I podeszli wszyscy w kółko i dałem jeden wywiad, taki długi po prostu, 10-minutowy i pojechałem na pogotowie. No, mimo wszystko miałeś siły dać wywiad. Powiem Ci, że są zawodnicy, którzy nawet na konferencjach nie chcą dać wywiadu, także szapoba dla Ciebie. No nie, no przecież my jesteśmy dla Was, my jesteśmy dla publiczności, dla ludzi, dla oglądaczy. No przecież to właśnie Wam należy po prostu, żebyśmy parę słów do Was powiedzieli. No i naprawdę to jest ich sprawa. Ja jestem właśnie tego typu człowiekiem, że nigdy nie odmawiam i no może dlatego też jakoś ta publiczność jest jakby za mną, mnie wspiera, bo wiedzą, że jestem dla nich. Jeszcze Ci powiem, że bardzo dużo głosów było w internecie, w social mediach, że to Ty no, wygrałeś tym sercem i duchem i też myślę, że w studiu chyba tak było mówione, był poruszany ten temat, że to jednak, że gratulują Wasylowi, ale Ty też pokazałeś bardzo dużo. Jak się czułeś wtedy? Znaczy no, ja do teraz czuję się z tym bardzo dobrze, jak czytam na Instagramie czy gdziekolwiek te właśnie wiadomości ludzi, bo piszą cały czas bardzo miłe wiadomości, bardzo duże wsparcie i przed walką było fajne wsparcie, filmik nagrali znajomi chyba 6-minutowy, gdzie były same wsparcie przed walką, tak samo po walce bardzo duże wsparcie, dlatego no fajnie, że mam taką publiczność, dobrze, że ci ludzie, no że po prostu, że są ze mną. A to też dzięki temu mnie bardziej buduje, żeby to robić dla nich, więcej oddawać siebie w ringu, dawać siebie całego w ringu, po prostu walczyć do końca, bo to show im się po prostu należy, te walki im się należą takie. Powiem Ci, że no ja jak widziałam zdjęcia pierwsze, bo walki nie widziałam, przyznaję się, to byłam przerażona, mówię, kurczę, co tu się stało. No i powiedz, jak pojechałeś już na pogotowie, to okazało się, że jakie masz te, wiesz, obrażenia? No około 20 szwów miałem na twarzy, no to widać też po tych bliznach, około takie czerwone, tylko tak one złamane, no ale to chyba ze starych walk jakiś, tylko po prostu tam na tym TK pokazywało, że złamane, ale on nie spuchł, nie zrobi się jakiś zniekształcony, więc to po prostu może być któreś z tych starych złamań, może się naruszył po prostu znowu gdzieś tam w tych miejscach, no i tak, no aha, właśnie najważniejsze, kciuk pęknięty, złamany w czterech miejscach z przemieszczeniem i drugi palec z przemieszczeniem w jednym miejscu. No i właśnie to mnie tak blokuje, bo to jest właśnie już druty mam. Będzie potem zdejmowanie drutów operacyjnie, pewnie to się robi. Tak samo jak operację miałem, żeby to założyć, naprostować te kości. Potem rehabilitacja pewnie, no i to niestety mnie wstrzyma z dalszymi startami, no ale cóż. Czas szybko to przeczeka, czas szybko mija, coraz szybciej. Człowiek starszy jest, więc raz, dwa pewnie już będę znowu w ringu. Twardy jesteś przede wszystkim, to trzeba przyznać, jak nie wiem co nawet do tego porównać. Powiem Ci, znaczy może inaczej, zapytam, bo mówiłeś o tym przed wywiadem, że będziesz jeszcze chciał walczyć, ale czy na Gromdzie też? Znaczy ja mam taki plan, żeby najpierw przetrzeć się na walce w boksie, w rękawicach, aby zobaczyć na jakim jestem etapie, na jakim etapie jest ta ręka, czy ona wytrzyma, bo jeżeli na przykład znowu mi pęknie i to w rękawicy, to nie chcę iść na Gromdę i nagle przerwać walkę, bo mi znowu pęknie ręka, czy nawet będę miał pękniętą, dalej nie przerwę, będę walczył, ale po prostu wyjdę już tak totalną kaleką i nigdy nie zdolny do walk. Tak, tego nie chcę po prostu, nie? Najpierw niech to się porządnie zrośnie, sprawdźmy może w boksie tę rękę w rękawicy, a później z powrotem jak najbardziej myślę, że ta Gromda miała to być chwilowy epizod, ale wciągłam je i chyba powoli nie potrafię zaczynać żyć bez tej adrenaliny.
No, myślę, że ciebie nie może zabraknąć nawet jako gościa na kolejnych odsłonach edycji Gromby. Będziesz? Znaczy, no, to zależy od organizatorów, promotorów. Będzie zaproszenie, ja z chęcią przyjadę. Nie będzie zaproszenia, ja się nigdy nie proszę, nie wpraszam, z butami nie wchodzę. Jeżeli uważałem, że jestem godny, jestem ikoną, jakąś twarzą tej Gromby i mnie zaproszą, to jestem na pewno. Słuchaj, Tomku, a dzisiaj Primetime Wrestling, czy ty widziałeś jakąś walkę? No wszystkie pięć, teraz kolejna się zaraz zacznie, ale na spokojnie, długie są na szczęście te wstępy, więc zdążę zobaczyć. No od samego początku jestem, przed czasem czekałem już w pierwszym rzędzie i czekałem, bo to pierwsze wydarzenie takie w Polsce, a każdy chyba lubi show. Wiadomo, czasami brakuje tego, żeby tak było więcej akcji takich, gdzie naprawdę tam więcej ten ręk, nóg szło, ale to nie na tym polega, trzeba pamiętać, że to jest tego typu walka, tego typu widowisko, show. I to wygląda w ten sposób, trzeba to albo kochać, polubić, albo po prostu będą osoby, które lubią inne sztuki walki, inne widowisko i nie będą odbierać tego typu wydarzeń. Wiesz co, jeszcze poruszę taką kwestię, bo widziałam na social mediach, że była jakaś sytuacja ze zbiórką dla ciebie i ty to dementowałeś, że ktoś dla ciebie to założył, sporo hejtu się wylało na twoją osobę. Właśnie co tam się zdarzyło, jakbyś mógł wytłumaczyć widzom? No tak, no bo wszyscy oczywiście najpierw odebrali to, znaczy od razu na początku najlepiej od razu krytykować, zrobić atak, czyli że najpierw walczył, najpierw sobie to zrobił świadomie, a teraz biedny błaga o pomoc, prosi ludzi. Ja to powiedziałem, że zdementowałem to, że nikogo nie błagam, nikogo nie proszę, nie jestem, liczę się ofiarą, czuję się zwycięzcą, mimo wszystko, mimo że nie wygrałem walki, czuję się zwycięzcą jakimś mentalnym, że tak walka ta się potoczyła, to długo wytrzymałem i też zagroziłem Wasylowi, no w ogóle, że finał sam, prawda, o to 100 tysięcy był, no ale to kibice założyli, że w ramach podziękowania zrzutko kibiców, w sensie to co powiedziałeś, że ludzie, były echa, że mimo wszystko wszyscy podziwiają mnie, twierdzą niektórzy, że to ja powinienem wygrać, jakoś tak wiadomo, że Wasyl wygrał to, że za ten charakter, serce, tego ducha i to ci ludzie założyli tę zbiórkę i to oni wpłacają pieniądze, no i nie można im tego zabronić, prawda, no jeden wpłaca na akcję charytatywną, na inny kupi McDonalda, trzeci wyda na imprezę, a ktoś może robi i na mnie pieniążki, i na akcję charytatywną, i na te wszystkie inne rzeczy, ale to nie znaczy, że to jakoś ogranicza kogoś, ktoś będzie komuś zabraniał, nie? No każdy robi sobie pieniędzmi, co on chce. Słuchaj, ale jakieś pieniążki zostały do ciebie personalnie przekazane w końcu? Zbiórka trwa tam chyba do 18, tak. To fundacja założyła, więc oni no, muszą się jakoś ze mną rozliczyć, bo fundacja nie może bez wiedzy osób, tych, na które jest zbiórka, założyć zbiórki. Dlatego oni się dogadali z moją żoną, o czym ja nie wiedziałem na początku, to akurat mogli tak zrobić. Potem zostałem poinformowany. No tak mówiłem, na początku chciałem, żeby została ta zbiórka zlikwidowana. Prosiłem, że to film nagrałem, w którym to mówię. Po czym no, właśnie przekonałem te osoby, że ej, my chcemy dać ci pieniądze, to czemu ty ich nie chcesz, nie? A ja akurat, zbliża się zima, Mikołajki pewnie sportowe będziemy znowu robili dla dzieci, domu dziecka, czy jakiekolwiek imprezy. Często ja z moją rodziną, rodzicami, z teściami jesteśmy głównymi sponsorami tego wydarzenia, bo jesteśmy fundacją. To myślę, że tym razem troszkę pieniążków z tego spłynie, tylko że nie wszystkie, bo kibice prosili i to naprawdę były takie głosy, że my nie byśmy chcieli dać na akcję charytatywną, dalej na akcję charytatywną, a my chcemy dać te pieniądze tobie, to dla ciebie pieniądze. Ja mogę wydać na co chcę, no, ale też wiadomo, tak właśnie były głosy, żebym nie wydał wszystkiego od razu gdzieś tam na te akcje, ale na pewno część tam popłynie, nie? No i masz dobre także serduszko, nie dość, że twardy, dobrze się bije, odpowiedzialny, to jeszcze do tego, wiesz, masz dobre serce, no szukać takiego ze świecą. Ja to jeszcze dla kobiet mam dobre serduszko i każdy mówi, że mogę podzielić dla bardzo wielu. A nie, przepraszam, czuję, że mam żonę tylko i córeczkę, to moje oczka w głowie. Dokładnie i niech tak będzie. Słuchaj, dziękuję ci bardzo Tomku za rozmowę, no i życzę miłego oglądania. Dziękuję, idę zaraz oglądać, bo widzę, że walka się zaczyna. No i mam nadzieję, że szybko się zobaczymy. Też mam taką nadzieję.